Cześć, chciałbym Wam pokazać, jak naprawić akumulatorowe nożyce do trawy firmy Gloria Finecut 18V. Zasilane są z baterii Bosch'a, standardowe, 18V. Działają bardzo fajnie. Kupiłem trzy takie sztuki, wszystkie uszkodzone, w cenach od 20 zł do 70. Okazało się, że bez problemu dwie od razu naprawiłem. Wystarczyło je wyczyścić dobrze, przesmarować oraz pousuwać zadziory, które się porobiły na tych zębach w wyniku uderzenia w jakiś ostry, twardy przedmiot, nie wiem, może jakaś gałąź, może jakaś siatka metalowa. No, po prostu się blokowały zęby. Obydwie są sprawne. Tak wygląda w środku. Mały silniczek, koła zębate, mimo środy. Tej sztuki nie udało mi się naprawić na miejscu. A spowodowane to było zniszczeniem elementu mocującego ośki. Tutaj widać plastikowa jest taka ośka, która trzyma te nożyce. Tutaj po prostu tego nie ma, ale myślę, będę próbował wydrukować coś plastikowego i zamocować to. Mimośród przesuwa po prostu te nożyce. Myślę, że warto coś takiego kupić. No ja zaryzykowałem kupując trzy sztuki, no ale dwie mam dobre. Mam akumulatory z innych narzędzi Boscha, także na pewno będę to wykorzystywał. Tą trzecią też spróbuję naprawić. Jak widać, warto kupować uszkodzone rzeczy, nie wyrzucać ich. Można użytkować. Te dwie w zasadzie są praktycznie nowe. Tak jak widać. Jeśli film się spodobał, pomógł, daj lajka, suba. Trzymaj się, cześć.